Cześć wszystkim, ja jestem Kador i witam was w kolejnym odcinku z serii czwartej z Farminga 19. Dzisiaj będę chciał zrobić dosyć poważne zakupy, czyli mam zamiar kupić nowy ciągnik oraz nowy siewnik. Tak więc udaję się pod sklep, by sprzedać po pierwsze tego tutaj najmniejszego elektrycznego rigitraka, a po drugie siewnik, z którym zaczynałem rozgrywkę. Więc sprzedajemy i kupujemy nowe sprzęty. No zbyt długo te nie były przeze mnie co prawda używane, ale wiecie, no już czuję taką potrzebę trochę szybszego może rozwoju tej gospodarki, ile można grać cały czas na tych początkowych maszynach. Więc tak, będę chciał kupić również ciągnik marki Rigitrack z dodatku Alpine Farming, z tym, że ten, który sprzedałem ma 68 koni mechanicznych, a ten, który chcę kupić ma 110, czyli różnica całkiem i zobaczmy, co my tutaj możemy dostosować. Po pierwsze, na pewno założę mu konsolę do ładowacza, bo jest mi po prostu, będzie mi po prostu potrzebna w przyszłości. Ustawienia kół Michelin mamy, podwójne koła bądź też standardowe, Mitas też standardowe bądź podwójne. No i to tyle w sumie, jeżeli chodzi o opcję kół. No plus możemy sobie jakąś tam wersję kolorystyczną, jaką chcemy praktycznie wziąć. Ja wezmę po prostu ten oryginalny kolor. Dobra, kupujemy. 84 tysiące euro poszło. No i teraz nowy siewnik. I słuchajcie, wybrałem o ten tutaj marki Kun. To jest siewnik z... Znaczy tutaj to jest zbiornik akurat na ziarno. Czekajcie, go kupię. On jest podczepiany z przodu ciągnika, natomiast tutaj jest już ten sam moduł siejący, podczepiany z tyłu ciągnika. To jest siewnik, który był w dodatku Kun do Farminga 17. 4 metry szerokości, ten, który sprzedałem miał 3 metry, więc wiecie, jednak będzie ta praca teraz szła szybciej. Dobra, no to odpalamy nowy ciągnik. Dobra, jedziemy teraz napełnić ten zbiornik ziarnem, gdyż nie kupuję tutaj ziarna, bo tam widzieliście na gospodarstwie mam dwa worki, które wyładowałem z tego siewnika, który sprzedałem. Więc teraz sobie na szybko śmignę. A dobra, czekajcie, jeszcze tylko zatrudnię tutaj pracownika, by talerzował mi pole, na którym w poprzednim odcinku zbierałem trawę. Czekajcie. Póki tutaj jestem. Ej, czemu on tutaj nie chce talerzować? A dobra, bo jestem poza polem. Wszystko jasne. Okej, tutaj jest pole. Widać, dużo skosiłem, wiecie, tak poza strefą pola. I myślę, czemu pracownik nie działa? Co tu jest nie tak? A tutaj się dopiero pole zaczyna. Okej, no to zatrudniamy. I wracamy do Rigitraka. No i co na pewno cechuje ten ciągnik, jak i pozostałe te Rigitraki, to to, że jest to ciągnik o dosyć takiej nietypowej konstrukcji, która się bardzo dobrze nadaje na jakieś nierówne tereny, czyli... Tutaj niezależnie działa tak jakby część ciągnika, gdzie jest kabina i część ciągnika, gdzie jest maska. Ona pracuje na takim jakby przegubie, jeżeli dobrze powiedziałem, to dobrze, a jak nie, to mnie poprawcie. Czyli jakby to wam dobrze pokazać. Najadę na jakąś nierówność i zobaczcie, co się będzie działo... Czekajcie. Zobaczcie, co się będzie działo z maską. O, widzicie? Maska się przechyla w lewo. Podczas kiedy kabina jest, wiecie... Nadal stoi na równym terenie, więc tutaj się nic nie dzieje. A maska się aż tak mocno, zobaczcie, jak mocno się maska przechyliła. O, czekajcie, bo zaczepiłem tutaj. Ale fajnie to widać. O, zobaczcie, jak się przechyliła. To jest naprawdę ciekawy bajer w tych ciągnikach. Kurde, tego Lindnera zaczepiłem. Dobra, tutaj są te worki z ziarnem. I co ja tutaj posieję? Chyba posieję sobie soję.
Widzę, że jeszcze trochę w tym worku zostało, ale to dobra, to się potem po prostu dosypie. No to zaczynam siew, zaczynam testy nowego ciągnika, testy nowego siewnika, bo mi się wydaje, że ja go chyba nie miałem w... że chyba go nie miałem w serii pierwszej, bo ja tutaj staram się w serii trzeciej i tu w serii czwartej grać takimi maszynami w miarę możliwości, które się nie powtarzają. Jest to trudne, bo niektórych, wiadomo, jest bardzo mało. Jakichś maszyn danego typu bywa naprawdę bardzo mało i nie mam wyboru, muszę kupować te same, ale staram się w miarę możliwości kupować jakieś inne. Mi się wydaje, że tego siewnika nie miałem. A nawet jeśli miałem, to było, wiecie, kiedy to było w tej serii pierwszej. Dawno, dawno temu, na samym początku może rozgrywki, ale mi się wydaje, że go jednak go nie miałem. No i tu fajnym bajerem jest to, że, co jest nowością akurat w 19, że jak jest zbiornik z przodu, czy to z nawozem, czy to jest, jeżeli mamy tego typu siewnik, no to rura po prostu łączy ten zbiornik z tym modułem siejącym z tyłu. Bo kurde, w poprzednich farmingach jak było coś takiego, to nie było jakiejś rury, która by to łączyła, to zboże to się chyba jakoś w magiczny sposób teleportowało. Ale tutaj już jest taki fajny detal w postaci tej rury łączącej zbiornik z przodu ze siewnikiem z tyłu. Więc 1 metr szerokości więcej to jednak, słuchajcie, robi różnicę, to się wydaje, ale to na pewno robi różnicę. Szkoda, że ten siewnik nie ma opcji nawożenia. No ale cóż, to sobie sam po prostu będę musiał nawozić dwukrotnie. Jest to do przełknięcia. I szkoda, że on nie ma opcji, żeby sobie glebę spulchniać. To znaczy, teoretycznie ma, gdyż tak jakby również dostępną częścią w tym siewniku jest brona mechaniczna. O, dokładnie ta tutaj. To jest tak jakby z tego samego zestawu, ta brona mechaniczna, czyli podczepiamy wtedy zbiornik z przodu, potem z tyłu podczepiamy tę bronę mechaniczną i dopiero potem z tyłu ten siewnik, ten moduł siejący, który ja tutaj mam. Z tym, że niestety ten ciągnik, bo myślałem, czy tego nie kupić, ale poza odcinkiem sobie tak sprawdziłem, czy ten ciągnik wraz z tą broną mechaniczną, czy da sobie radę, czy wiecie, czy nie będzie miał zbyt mało mocy. Okazało się, że ma zbyt mało mocy, że jest to po prostu dla niego za dużo. Więc no cóż. Więc nie kupiłem tej brony mechanicznej, ale ona jest od tego samego zestawu, jeżeli mamy już całkiem mocny ciągnik. To wtedy można sobie jeszcze taką bronę mechaniczną podczepić i wtedy nie musimy spulchniać gleby, możemy od razu, wiecie, siać na ściernisku. No ja tutaj musiałem wcześniej spulchnić, bo no nie ma ten siewnik w tej wersji, którą zakupiłem, takiej opcji. Ale fajna jest ta brona mechaniczna. Jeżeli będę mieć jakiś w najbliższym czasie kupię sobie jeszcze jakiś lepszy ciągnik, który sobie da radę i do tego czasu nie kupię nowego siewnika, to być może rozważę dodatkowo zakup tej brony mechanicznej, by nie musieć za każdym razem jeszcze zatrudniać pracownika, by tę glebę spulchniał, tylko się to od razu będzie działo w trakcie siewu. O, zobaczcie, jak pracuje przód ciągnika. Jak ta maska się przechyla na prawo, na lewo. Ciekawe, to jest naprawdę ciekawe. Niespotykane w żadnym, chyba praktycznie innym ciągniku. Oj, tam trochę mijaka zostawiłem. Dobra, to później się poprawi. Ale ten ciągnik jest taki trochę mały jednak też, co nie? W sensie ten zbiornik wydaje się przy nim taki naprawdę bardzo duży. No i zresztą, a nie, on serio jest mały. Zobaczcie, jaki tutaj ten nasz rolnik jest, wydaje się, duży. No po prostu ten ciągnik nie jest jakichś wielkich rozmiarów. Ale ma wystarczającą moc, by sobie z tym siewnikiem poradzić, więc nie liczy się, jak wygląda, ważne, że daje radę. A czekajcie, ja tam skontroluję pracownika, bo... No właśnie. Bo na tym polu są problemy z tym ogrodzeniem tutaj. Kurde, i pojawiło się chyba powiadomienie w prawym górnym rogu ekranu, że pracownik
przestał pracować, tylko ja najzwyczajniej w świecie czasami nie zauważam tego, że coś tam się dzieje z pracownikiem. Fajnie, że te powiadomienia są i po to one są, żeby zobaczyć, jak on sobie radzi, ale ja czasami zapominam po prostu o tych powiadomieniach i przegapiłem to, a na pewno się pojawiło, że ten pracownik zakończył pracę czy coś, czy ją przerwał. Dobra, to przejadę się raz w tę stronę. Ja naprawdę rozważam tutaj posiać po prostu trawę. Znaczy nie posiać trawę, co ja gadam. Wziąć kształtowaniem terenu, pomalować teksturą. O taki mniej więcej odcinek, co teraz przejechałem tą talerzówą. By mieć święty spokój z tym pracownikiem, który ma problemy tu z zawracaniem. Ale szczerze mówiąc, wcześniej miał problemy tylko jeżeli zatrudniałem tutaj do koszenia zboża. A jak jakieś inne były prace, to tych problemów za bardzo nie było, więc... Cóż. Dobra, teraz już chyba będzie pracować. No, nie wiem. Nie zauważyłem, mogłem to wcześniej zauważyć i zareagować, ale cóż. A, dobra. Tutaj już mi się silnik zgasił. Okej, wracamy do pracy. Jakie są ogólnie plany na najbliższe odcinki tutaj z serii czwartej? Planuję chyba posiać słonecznik. Tak stwierdziłem, że jak już mam robić kolejne żniwa, to może niech będzie to coś takiego, no co rzadko robię, czyli żniwa słonecznika. Z tym, że jeszcze nie wiem, czy te żniwa zrobię tym kombajnem, który posiadam, bo na odcinku tylko raz ja nim robiłem żniwa, ale już poza odcinkiem tych żniw sobie zrobiłem parę. Już mnie wkurza trochę ten kombajn, w sensie, że jest taki mały, więc nie wiem, czy nie kupię sobie czegoś większego i tym większym już kombajnem ten słonecznik skoszę. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Być może jednak zrobię to tym starym, a jakiś nowy kombajn się kupi jeszcze tam trochę później. Więc ten słonecznik mi chodzi po głowie na pewno. Co jeszcze mi tam chodzi po głowie? Chciałbym niedługo być może poświęcić jeden cały odcinek po prostu sprzedaży zboża, bo czegoś takiego dawno nie było. Ja z reguły to zboże po prostu, jeżeli mi się na odcinku napełni przyczepa, to jadę od razu do skupu sprzedawać. A być może zrobię taką fajną akcyjkę, że będę mieć dużo zboża w silosie, no to będę musiał dużo też żniw tutaj zrobić, się trochę napracować. A potem cyk odcinek, gdzie tylko i wyłącznie to zboże sprzedaję, zarabiam hajs, być może coś za to kupuję. Czemu nie? Coś takiego mi chodzi po głowie i być może zrobię. No tylko na razie w tym silosie nie mam nic. Więc tą soję wymucę na pewno. Nie będę robić odcinka ze żniw tej soi, co tutaj sieję, więc ją wysypię do silosu. Być może też te słoneczniki wysypię do silosu, a nie będę ich sprzedawać na odcinku. No, tak to się jeszcze zobaczy, ale to są takie na razie wstępne plany. Dobra, to który teraz mój ciągnik pójdzie następny na sprzedaż? Chyba ten pojazd Ebi, który tam teraz talerzuje, którym pracownik pracuje, bo no już trochę się nim popracowałem, on też nie jest jakiś zbytnio mocarny, więc on raczej następny pójdzie. Pójdzie w następnej kolejności na sprzedaż. Tego żółtego buchrera, nigdy nie mogę zapamiętać, jak to się czyta. No to raczej jeszcze sobie zostawię trochę. No on nie jest taki zły, coś tam można nim jeszcze porobić. Tego Lindnera, ten pojazd, co tam stoi, to na pewno musi zostać, bo tam jeszcze nie zrobiłem z nim, jeszcze nie zrobiłem nim rozrzucania obornika, czy też rozlewania gnojowicy, więc on musi tam zostać jeszcze na trochę odcinków, a dopiero potem się go sprzeda. Bo na razie mam tak jakby... Czekać, już tu tak chciałem pojechać, żeby po prostu tego Michaka tu ogarnąć. Bo w chwili obecnej mam, no teoretycznie, 4 ciągniki na gospodarstwie, o ile tam ten pojazd Ebi można nazwać ciągnikiem i o ile tego Lindnera można nazwać ciągnikiem. No nie, ale powiedzmy, że mam 3 takie robocze pojazdy. O, tak powiem. uogólniając. 4 robocze pojazdy mam, tak uogólniając mówiąc. A chciałbym to zredukować do 3.
bo jakoś zacząłem rozgrywkę z czterema, ale jakoś z reguły ja tak mam trzy ciągniki na gospodarstwie, więc to się za jakiś czas zredukuje, raczej mi ta liczba do trzech, podejrzewam, ale to jeszcze, no jeszcze trochę. No, i zaraz będzie to pole ogarnięte. Gdzie tamtym siewnikiem, no to jeszcze trochę bym pracy miał. A właśnie, a propos tej gnojowicy i obornika, jak to wygląda? No już trochę jest, ale tak mało jeszcze mało, więc trzeba poczekać. Ja muszę, o, kiszonka mi fermentuje, którą robiłem w poprzednim odcinku. Więc jak to zrobi, to trzeba będzie krowy nakarmić. A, ja cały czas miałem dokupić te krowy, kurde, chyba to zrobię, wiecie co? By trochę szybciej mi się to mleko produkowało, by wreszcie coś na tych krowach zarobić i by ten obornik i gnojowica też się trochę szybciej produkowały, to sobie dokupię. Czekajcie, jak ja mam tu? A, takie krowy, dobra. Żeby dokupić takie same, to tak z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sobie dokupię, o. Czyli mam teraz 18. No to już trochę jednak przyspieszy tu delikatnie produkcję tego mleka i wszystkiego. Chyba że będzie jeszcze za wolno, to tak sobie jeszcze może skupię, może kupię z dwie albo cztery, się zobaczy. I czy, czekajcie, czy za jednym przejazdem tutaj przejadę? No tam na końcówce chyba nie, ale tutaj jest na styk. Chociaż? Dobra, jest. Okej, tutaj się zakończony. Ja pojadę, by dosypać do zbiornika pozostałe zboże z tego tutaj worka, bo został mi taki i stoi na środku gospodarstwa. O, jeszcze nie jest cały zużyty, kurde. No to tamten siewnik widocznie miał jednak trochę pojemniejszy ten zbiornik. Okej, to teraz jadę na tamto pole. Ale już raczej tam posieje pracownik poza odcinkiem, gdyż na dzisiaj to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się ten gameplay podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!